Zobaczyłem w polecanych coś, co od razu przykuło moją uwagę. Film od 8-bitowego Ryana, który miał w tytule Granny. I znacie mnie, no ja nie mogę przepuścić takiej okazji. I jeszcze widząc tą minę, pomyślałem sobie, że skopiuję kolegę z zagranicy. Przemek kopiuje, oficjalnie. Cześć mi drodzy, witam was w odwrotnej grani. Odwrotnej grani z Japonii. No i jeszcze nie wymyśliłem tytułu. Ja naprawdę staram się, żeby wymyśleć zupełnie coś innego. Ale czasami koła na nowo nie da się wynaleźć. Znaczy czasami, no na nowo koła nie wynaleźć. Nie... To jest dobry początek i dobry w ogóle klimat do tego, żeby właśnie w tą grę zagrać. Widać, że ktoś lewą łydkę ćwiczy bardziej na siłowni niż prawą. Teoretycznie jest horrorek, ale myślę, że dzisiaj będziemy mieli tutaj bardziej taki luźny klimat w tej grze. Bo tak jak mówiłem, jest to gra, w której ktoś się do nas włamuje, a nie my uciekamy z domu. Ale nie wiem do końca, czy będziemy musieli uciekać z naszego domu, żeby uciec przed porywaczami, bo jest to dosyć skomplikowana sytuacja. Ja filmu osiemitowego nie oglądałem. Bo okazało się, że gra jest na Steamie i widziałem trailer i mówię, nie no, to trzeba, to trzeba wręcz. Po prostu to jest mus. Aha. No dobra. Łapka w górę i będzie super hard. O nie, może lepiej nie. Może lepiej nie. Co jest? Co się na tym ekranie? Ta gra jest super, co nie? Ale zabawa, prawda? Weź mi ją pożyć, no weź. Słuchaj, no ja mam jako jedyny pada, ty nie masz pada niestety, więc... No tak czasami z moim kuzynem robiliśmy, że jeden udawał, że gra. A tym się jak ją skończę, okej? I podobne dźwięki leciały w tle. A czasami pad leciał w drugą stronę. W stronę kuzyna. O. Ding dong. Zamawiałeś pizzę? Kto to może być? Mam nadzieję, że... Że nic zazwyczajnego. Sprawdzę. Bardzo szybko. Kurde, on teraz wygląda... Jak z tych memów, gdzie jest ten deweloper, który z jednometrowego mieszkania robi wam super prestiżowy apartament. Wystarczy nam tylko śruba od ciosi i możemy poszerzyć swój dom. O Boże. Aha. Wydaje mi się, że ktoś chce anektować nasz dom w tym przypadku. Kto to jest? Gdzie jest Atsushi? Kto to być? Gdzie jest Atsushi? Japońska grani! Muszę stąd uciec, ale z drugiej strony gra! Muszę się stąd wydostać. A dobra, czyli dom jest czyj? Nigdy nie odzyskam, nie wiem! Kurczę, jeżeli dobra, zostawimy tą grę, to już nie wrócimy po nią, nie? Innej opcji nie ma. Aha, czyli... Chłopie! Czyli zamiast uciekać od razu... To my musimy szukać gier komputerowych? A dobra, nasz kolega... Nie żyje prawdopodobnie, został porwany i ty zamiast dzwonić po policję, to postanowiłeś, że będzie... Japońskie domy. Dobra, tu jest szafa. Wygląda na szafę, w której można byłoby się schować, no, ale nie tym razem. Czy jest możliwość schowania? O, dobra. Każdy w domu ma taką metalową szafę, nie? Ej, Przemek, czemu nie masz takiej metalowej szafy w pokoju? Dojedzie mi do poniedziałku? Bez taką szafę? Ja z niej kiedyś wyjdę. Nie, w sumie ja się w takiej szafie nie zmieszczę. Obstawcie ile waży, jestem ciekaw. Kto będzie blisko? Kto będzie najbliżej, nie? Zaserduszkuję komentarze, które będą najbliżej. Nie wszystkie, bo nie wszystko jestem w stanie przejrzeć. Ale wiecie, o co chodzi. Mamy pierwszą gierkę. Mamy kolejny klucz. Mam dziwne wrażenie, że na wiele spustów został zamknięty ten dom. Wow! Widzieliście to? Gracze DBD w tym momencie pewnie mówią o... Aha. Mnie tu nie było, nie? Ja jestem skitrany za drzwiami. Ej, nie, no bo te drzwi są przecież oczyste. Ha! I co teraz? Widzieliście to? Nie no, gra mi się podoba już. Jeszcze nie widziałem przeciwnika, nie? Bo mam większą radochę ze zwykłych drzwi. O, ta część podłogi wygląda... Fragile. Mi się, jak słyszę tego słowa fragile, to mi się przypomina gierka, którą mi... Tak oflagowano na YouTubie, że przez miesiąc się kanał nie mógł pozbierać z tych copy strike'ów, które były wtedy. Dobra. Nie wiem, czy ta osoba jest tam za tymi drzwiami, czy nie? Ale... Okej, jest salon. Jest kolejna metalowa szafa! Ktoś jest fanem takich metalowych szaf. Więcej kluczy. Dobra, te klucze są potrzebne, żeby otwierać każdy sam tych drzwi pewnie. Mamy grę 2 na 7, idealnie.
A, zapomniałem, że ja te szafy też mam otwierać. Zaraz musimy je iść wszędzie dookoła. O, kolejna szafa. No, tu bym się ewidentnie mógł schować, nie? Powiem wam, że... miałem pomysł na biznes, żeby kupić dom w Japonii, wyremontować go i wynajmować... po prostu wynajmować, nie? Ale na przykład otworzyć się na rynek polski i go wynajmować. Co to jest? To jest... broszurka o klinice niepłodności chyba. Ale zobaczyłem te domy, w jakim są stanie. Te takie, wiecie... kupiłem dom za dolara za granicą, coś takiego. To nie wiem, czy to byłby taki świetny plan. Po co? Co jest? Gdzie? Ej, nie, no spoko. Widzę jej nogę. Okej, poszła. A, dobra, czyli nie... w ten sposób robimy. Dobra, to mamy jeszcze coś takiego. Czyli co, wracamy na górę. Otworzyłem ma wszystko, co się dało już kluczami. Już nie mam kluczy więcej. A no nie, teraz potrzebuję klucza, żeby dotrzeć do kolejnego klucza. Tak, była za nami. No nie pytajcie mnie o szczegóły. Dobra, poczekajcie. Drugi chłopiec, zielony power walking. Nie! No ej! Nie żyje. Nawet nie zauważyłem, jak nas zaatakowała. Kto ma na sobie pod wodą wadą, teraz już widziałem. Czyli mamy tylko jedno życie. Nie zmarnujmy go. Dobra, bierzemy pierwszy klucz, szukamy gierek i lecimy z naszym przeciwnikiem, przeciwniczką. Możemy jeszcze jedną gierkę dograć do końca? Dobra, szukamy też młotka. Czekajcie, no niby użyłem klucza. Aha, czyli jak drzwi są po prostu otwarte, to musimy je otwierać w takim stylu, żeby nie hałasowały. I możemy je zamykać tak samo. Ono sobie może hałasować, ile jej się żywnie podoba. Ona trzeba tych... Nie. No nie! Co ja zrobiłem z tymi drzwiami? Pierdzielone drzwi są zimne jakieś! Drzwi to jest MVP tutaj! Szukam młotka. Przed chwilą to tak nie skrzypiało, jak graliśmy. Boli mnie gardło od tego brzasku teraz. Witam w najcichszym odcinku ASMR. Tidy dotki. Na razie wiecie, hałasujemy ile się da w niektórych miejscach. Bo nie wiadomo, czy przypadkiem spotkamy zaraz. Nie no, chyba nie wejdzie tamtędy, spoko. Nie wiem czemu, ale ja gram tak, jakby to było, wiecie, jakieś zaawansowane AI typu Granny, a tymczasem... Chyba babcia zapomniała okularów zabrać ze sobą tym razem. O, otworzyłem sobie ten składzik po to, żeby wziąć kolejny klucz, który tam gdzieś był. No tam jest, będę o tym. Dobra, i teraz zbieramy sobie kolejny klucz. A mamy tutaj grę, dobra. Okej. Okay. Teraz szukamy młotka. Ale bo tak tutaj już jest na odcinku. Nie wiem, czy ona nie wyszła na górę. Dobra, metalowa szafka. Widzicie, to jest taka zupgrade'owana wersja, bo u grani była tylko jedna metalowa szafka, tak nie metalowa, tylko drewniana. O. No i super, gdzie ja mam tej gry teraz szukać? Tutaj jest... ja już myślałem, że na to jest, ale dobra, jest młotek w tym samym miejscu, w którym był.
to jak najbardziej pasuje. Przypomina mi się trochę czasy Sneak Thief, nie? Czemu ona na mnie wskazała palcem? Nie wiem, czy mi da chwilę forów, czy o co chodzi, ale... Patrz, to on! To się opieka społeczna po nas przyjechała po prostu. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Jak rozwalę młotkiem podłogę. Rodzice naszego kolegi pewnie się zdenerwują lekko. Ale czy to ma takie wielkie znaczenie? Kurde, miałoby znaczenie, gdybym wiedział, którędy tam teraz dotrzeć, nie? Ale... Nie bardzo wiem. No zanim ona się tutaj na te schody dostanie... Wiecie co, może lepiej nie będę ryzykował kolejnego desantu, bo ostatnio jak otworzyłem sobie takie przejście, to ten desant był... bardzo... nieciekawy. A, no jeszcze trzeba posprawiać szafki. I pootwierać wszystko, co tylko się da. Tak właśnie czułem, że nas widziała przez ścianę. A tutaj nie ma gdzie się schować. No i my jeszcze trochę tych gier potrzy... A, jeszcze szafki! Co tam, po zlewym kreta mogę znaleźć co najwyżej? Dobra, a tutaj już są pozamykane? To są już pozamykane, okej. A, no tak, zapomniałem o tym, że tutaj też jest takie przejście nieciekawe. 5-7. Nie wiem, czy ja tę górę dobrze sprawdziłem. Dobra, teraz opcja desantowania się jest dla nas... jak najbardziej... optymalna. Właśnie ze względu na to, że możemy sobie ją, wiecie, zagrować w jedno miejsce? I sobie tutaj siupnąć. Fajnie, fajnie. Tam są zamknięte drzwi jeszcze. Chociaż to jest chyba kuchnia, już tam ma byłem. Już te pomieszczenia powtarzają. A! Skąd ona się tutaj wzięła? Nie mam pojęcia. Te drzwi sprawdzałem? Nie no, musiałem je sprawdzać. Tam jest kuchnia za tymi drzwiami raczej. Pewnie, że tak. No, ona też widzą my kasynami cały czas i... O! A czy to jest wajcha do prądu? Aż musiałem się wyprostować lekko. Jakby tak kręcić? Nie, lepiej nie. Jesteśmy na hardzie. Ja sobie nie wyobrażam, co się dzieje tutaj na easy. Dobra, czy ja tutaj byłem wcześniej? Czy kiedyś byłem, ale... Jeszcze jedną grę musimy zabrać, zanim... postawimy naszego kolegę na pastwę losu. Do tego się niestety nie da ruszyć, a to miało potencjał. U gierki też żadnej nie było? A w tym? Nie. No dobra, idziemy tędy. Ale na spidowane oczy, no nie powiem, że nie. Słuchajcie, ta gra jest... przepotężna. Ja może w pralce? Tutaj byliśmy, no gdzie ta gra mogłaby jeszcze być? Muszę teraz po kolei te pomieszczenia sobie przepatrzeć. Za kiblem nie było schowane, pod papierem nie było, dobra, czyli pamiętaj, że to już jest... Ja nie wiem, czy ona teraz stanęła w miejscu, żeby wskazać na mnie palcem? Przeklęty. Naznaczony. Oho. No dobra, no to jakimś cudem tutaj wróciłem. Nie wiem jakim. Poprawdajmy jej chwilę, żeby nas zauważyła. Albo i nie dawajmy jej żadnej chwili, żeby nas zauważyła. Czy my możemy już wyjść? Muszę mieć wszystkie gry? Niech sobie tam pochodzi, nie chwilę. Dajmy jej Przepraszam, jesteśmy na hardzie. Dobra, ja magruję tak, żeby tam móc wejść na górę z powrotem, nie? Bo to...
okej. To tu nie było w planie, ale nie wiem, jak mi nie zauważyła. Ona pewnie wie, że tam w tym jednym miejscu musi być gra. Cześć, ja tutaj byłem? Nie. To jest nowe po... Co? Co? A tu byłem? Jak? Kiedy? Ja tu mogłem być. Nie wiem, nie wiem, nie pytaj mnie. Jedyna szafa, w której mogłem się schować. Jeszcze kacowka, nie? Dobra, gdzie gra mogła być? Myślę, że salon. Chyba został przeze mnie coś słabo przepatrzone. Tak jeszcze patrzeć tutaj po czymś. No nie ma. Ja muszę na górze gdzieś tą grę mieć. Tamten pokój już był sprawdzony z dwa razy. Tutaj byliśmy już nie wiadomo ile razy. Tędy możemy sobie przejść tu. Tu już byliśmy. Chyba, że znowu gdzieś jest jakieś pomieszczenie, albo jakaś szafka, której nie sprawdziłem. No tu ewidentnie wszystko sprawdzone. Tu mi się wydaje też. A może siódma gra to kłamstwo i nie istnieje, ale mam jeszcze dwa klucze. Nie bez powodu chyba. To ja. No i znowu otwieraj te drzwi wszystkie. No gdzie to może być? Nie, no nie widać tej gry nigdzie, nie? To nie jest tak, że ona gdzieś jest na widoku. Teraz się zrobił mały, intensywny pościg. Błagam, otwórzcie się naraz. Nie! Ananasowy ma dom. Aha! No coś skipnąłem wcześniej. Coś w związku z porwaniem. Mnie i kolegi. Nie znaleziono żadnych wskazówek. Cały dom wygląda jak po bojowisku, ale ty gadasz, że nie było żadnych wskazówek? Speedrun. Teraz zobaczycie prawdziwe skillsy. Rozpoczynamy. Od znalezienia gierki. A może ja źle tutaj ten pokój przeszukałem? No to ewidentnie nic nie ma, nie? Okej. Dobra, to przeszukujemy górę tak, żeby ją sobie szybko ogarnąć. Szybkie klucze. Wiemy, gdzie jest młotek. To od razu po młotek będziemy szli na dole. Spokojnie, mamy miejsce, żeby się... bezpiecznie stąd ulotnić. Pierwsza gierka jest. Nie otworzy tych drzwi, nie otworzy tych drzwi. No dobra, speedrun był, ale nie powiedziałem, że to ma być speedrun zwycięstwa, tylko powiedziałem, że będzie speedrun przegranej. Znaczy powiedziałem coś? W ogóle nic nie powiedziałem. Dobra, młotek na szczęście w tym całym miejscu. Lodówka? Lodówka nie. Bo lodówka byłaby pewnie wskazówką, że mogli nas porwać, skoro byłaby otwarta i wszystko by się tutaj roztopiło w niej. Dobra, mamy już przynajmniej miejsce, żeby jakoś przeskoczyć. Ej, ja tą szafkę wcześniej sprawdzałem? 3 na 7 już mamy. Czyli co, wizyta na górze? Nie, może od razu sobie zrobię to. Żeby nie było, dobra, jest gierka. 4 na 7. Niech nas usłyszy dobrze. Dobra, widziała nas. Desant. To po to był ten klucz tutaj. Dobra, tutaj jeszcze nie był potrzebny klucz, ale mamy kolejny. W razie czego tutaj. 4 na 7. Ona nie wie, co się dzieje, nie? Ja znam ten dom jak własną kieszeń. Czy nie znam, bo to jest dom kolegi, ale... ale to ona jest na naszym terenie.
Przydałyby się jeszcze jakieś... Tak jak w tym Kelvinie, tej gierce z Kelvina. Jakieś takie te... Ej, co to było? Jakaś wskazówka? Ej, to też jest wskazówka w takim razie? To tu jest sekret w tej grze? No kto by się spodziewał? Czyli mamy pierwszą wskazówkę. Tu mamy drugą wskazówkę. Nie widziałem przecież tego napisu. Jakiś relatorowy napis tam sobie gdzieś pojawił się po lewej stronie i siema. Bo to gdzie jeszcze możemy znaleźć jakąś wskazówkę, jak myślicie? Ma kluczy dużo. No tutaj byłem, te drzwi się muszą zamykać, serio? Nie to chciałem zrobić. Dobra, gdzie może uciec tu? No do kibla. Bezpieczne schronienie. Ale znowu nic tutaj nie ma. Idziemy sobie jak gdyby nigdy nic. Okej. Jest gierka. Idź na 7. Nigdzie nic nie ma? Dobra, to zbierzmy szybko to, co tutaj było. Na po schodach chyba idzie. Dobra. Chyba mnie nie widziała nawet. Albo znowu zaczęła pokazywać palcem. Nieładnie, nieładnie. Żeby ci tylko palcem rzadkim gnieł. Wiadomo co, wiadomo. Wiadomo co. Myślicie, że ten jeleń będzie kolejną wskazówką? Słuchajcie, tutaj chyba nie byłem, nie jeszcze? Wydaje mi się, że... Jeszcze mnie nie było. Tu była wskazówka. Czyli to kolejna wskazówka dotycząca tego, że prawdopodobnie rodzice naszego kolegi go porwali i teraz prawdziwa mama tutaj przyszła? Podejrzane. Dobra, mamy jeszcze tą jedną gierkę do odnalezienia, nie? Więc... To nie wiadomo, gdzie ona jest znowu. No to niestety nie hałasuje. Kurczę, pomyślmy. Nie, no, na pewno teraz na dole gdzieś można byłoby to znaleźć. No tak. No, idziesz? Dobra. I cyk. Tutaj na pewno już nie ma, nie? I tutaj też nie. Coś mnie gdzieś omija. Ten kibel jest podejrzany, no. No nie, jednak nie. Dobra, pomyślmy, gdzie jeszcze mnie nie było. Widzę te drzwi tam przede mną i one tak kuszą. Ale my to możemy obejść sobie. Jeszcze raz. No nie, tam widziałem już. Pod poduszkami nie ma. Nie, nie lubię takiego czegoś, jak jest w grze. Że jedne szafy wyglądają tak, drugie tak. I później człowiek nie wie, o co chodzi. No ewidentnie ta gierka gdzieś tutaj powinna być. No ale kurde, że Albus tutaj tak, o jest, nie? I szukaj sobie wiatru w polu. Co jeszcze mogłoby być? A no tak, no, no speedrun robi teraz w naszym kierunku. A ja mam metalową szafę, jestem niebezpieczny. Nie wiem, gdzie ta gra może być, kurde. Wy sobie chyba jakieś... Jakie to są jaja? No to kpina jakaś jawna była.
myślę... Właśnie o tym mówiłem, że jak są szafy w grze, które są jedna z drugiej nie wynika, to jest... jest po prostu żart. To jak to tak można? Jedne szafy się otwierają tylko w jedną stronę, a ta się nagle w dwie strony otwiera. No dlaczego tak zrobili? Dobra, w związku z tym porwaniem... aresztowano facetę i kobietę. Ale dlaczego aresztowano faceta? Nie widziałem go jeszcze. 8 lat temu zaczęła się ta sprawa. Ale co? True end? I to tyle. 4 achievementy dostałem na Steamie. To było warto za te achievementy. No, nawet spodziewałem się, że będzie jeszcze śmieszniej. Także... czy tak było, myślę, śmiesznie wystarczająco? I to będzie taki fajny przerywnik pomiędzy dłuższymi filmami, myślę. Widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia i cześć.